Raz w roku, tradycyjnie w drugi i trzeci weekend września, obchodzone są Europejskie Dni Dziedzictwa. Impreza promuje kulturę poszczególnych regionów oraz przypomina o jej wspólnych korzeniach europejskich. Ogólnopolska inauguracja tegorocznej 21. już edycji odbyła się na ziemi świętokrzyskiej w opactwie cysterskim w Wąchocku. Wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władze regionu świętokrzyskiego. Przekłada się na szalenie istotne kompetencje kulturowe, tak się nieładnie to nazywa, ale bardzo skutecznie stanowi o tym, że potrafimy dobrze pracować, uczciwie żyć i etycznie zachowywać się w swoich miejscach pracy. Tożsamość europejska, tożsamość polska, tożsamość regionalna, to wszystko łączy się dzisiaj w jedno święto, które zaczniemy tutaj, które później przerodzi się w ponad 20, może nawet kilkadziesiąt imprez w wymiarze wojewódzkim, wikaset, imprez wydarzeń, eventów i imprez kulturalnych w całym kraju. W ramach obchodów tylko w Polsce odbędzie się ponad 1000 różnych imprez. Pierwsza z nich rozpoczęła się już podczas inauguracji w Wąchocku. Uczestniczących w niej gości i turystów po klasztorze oprowadzali ojciec Eugeniusz Augustyn oraz profesor Politechniki Wrocławskiej Ewa Łużaniecka. Jest to jeden z najlepiej zachowanych zespołów romańskich średniowiecznych w Polsce z kompletnym programem funkcjonalnym takiego typowego klasztoru cysterskiego. Jest rzeczywiście taką w pełni europejską budowlą, a takie cechy wyróżniające go to między innymi dwubarwność elewacji. Jest to jedyny w Polsce zachowany budynek w pełni taki złożony z dwubarwnych ciosów, no swoją historią i analogiami sięgający do Toskanii, czyli do Włoch. Wiele jest tutaj też elementów związanych z Francją, ponieważ cystersi przybyli tutaj właśnie z francuskiego, burgundzkiego Morimont. Wymienione walory architektoniczne to główny, choć nie jedyny powód wyboru klasztoru na miejsce ogólnopolskiej inauguracji. Trudno nie wspomnieć także o tradycjach patriotycznych i niepodległościowych samego opactwa oraz wpływie cystersów na rozwój gospodarczy regionu. Myślę, że nie byłoby nowoczesnej Polski bez cystersów w Polsce generalnie, a na ziemi świętokrzyskiej szczególnie, bo ta część naszego dziedzictwa kulturowego czy kulturalnego jest nieodłącznie związana z cystersami. To nie tylko dzisiaj Wąchock, to Jędrzejów, Koprzewnica i także Sulejów, który także leżał na tym szlaku małopolskim. To jest 1100 któryś rok otwarcia obiektu. To jest coś nieprawdopodobnego. Tak naprawdę dzięki cystersom także powstał kiedyś w latach późniejszych staropolski okręg, a potem centralny okręg przemysłowy. Oni tutaj tworzyli nie tylko podstawy rolnicze, ale także przede wszystkim przemysłowe. Jak zapewnia Jacek Kowalczyk, opactwo w Wąchocku to zaledwie jedno z 29 miejsc w regionie, które będą dostępne dla zwiedzających w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Wszystkie ważne muzea się w to włączyły, także Teatr Stefana Żeromskiego, Biblioteka Wojewódzka. Mam nadzieję, że przez ten weekend i ten następny wiele tysięcy ludzi te miejsca zwiedzi. W zeszłym roku w skali Polski to było 300 tysięcy osób. Mam nadzieję, że nasze świętokrzyskie dołoży sporo turystów, którzy przez te dwa weekendy, a 29 miejsc zwiększy tą frekwencję. Kalendarz imprez organizowanych w ramach akcji dostępny jest na stronie Europejskich Dni Dziedzictwa.